Wyobraźmy sobie, że mamy tabelę, w której znajdują się imiona osób zajmujących się sprzedażą jakichś produktów, na przykład mogą to być sprzedawcy domków jednorodzinnych. Natomiast nagłówkami wierszy są lata. Tabela pokazuje liczbę domków jednorodzinnych sprzedanych przez poszczególne osoby w poszczególnych latach. A teraz chcemy tę tabelę przedstawić inaczej, aby lata były nagłówkami kolumn, natomiast nagłówkami wierszy by były imiona pracowników. Krótko mówiąc, trzeba zamienić miejscami wiersze i kolumny. Jak to zrobić? Najpierw musimy zaznaczyć obszar danych blokiem, skopiować do schowka, ustawić wskaźnik myszy w innej komórce i sięgnąć do polecenia wklej. Szukamy opcji transpozycja. Jest ona widoczna tutaj. Gdy przesuniemy wskaźnik myszy nad tę ikonę, otrzymujemy podgląd, jak wygląda taka tabela po transpozycji. Jeżeli nam to odpowiada, zatwierdzamy wybór kliknięciem ikony. I teraz tabela wygląda w taki sposób. Nagłówkami kolumn są lata, natomiast nagłówkami wierszy imiona pracowników.